Już po raz szósty amatorzy palenia, pykania fajki i nie tylko spotkali się w Grabówce na międzyregionalnym święcie fajki. Gwiazdą wieczoru był zespół KSU. Wszystko rozpoczęło się o godzinie 15. Przy dźwiękach płynących ze sceny degustowano tradycyjne potrawy regionalne, podziwiano wystawę fajek Bruk z Muzeum Fajek z Przemyśla, spędzano miło czas podczas rodzinnych zabaw. Około godziny 17.30 rozpoczęto rywalizację w konkursie palenia fajki. Podobnie jak w roku poprzednim, zwycięzcą z czasem 46 minut i 30 sekund został pan Grzegorz Cybuch. Nie spodziewałem się. Myślałem, że przegram, ale udało się znowu, no i dobrze. Jak wyglądają przygotowania? Nie ma wcale. To jest tylko spontaniczne i nic więcej. Papierosy palę, fajkę rzadko, ale tak, żeby trenować, to nie. Skąd jest miłość do fajki? Moje nazwisko Cybuch, wystarczy? Uczestnikom konkursu palenia fajki umilali czas półfinaliści programu Must Be The Music, Michał i Grzesiek. Czy palicie fajkę? Ja nie. Nie, jesteśmy wolni od nałogów. Czyli dla palaczy fajki ostatnia rada? Żyj szybko, kochaj mocno i umieraj młodo. Skąd pojawił się pomysł organizowania święta fajki właśnie w Grabówce? Pomysł to był program Odnowy Wsi Grabówka i ówczesny sołtys, który był. Pan Bogusław Miksiewicz wymyślił, żeby zrobić święto fajki, a nawiązanie miało być ta właśnie sytuacja z 1863 roku, gdzie w karczmie zabito fajką, Łukasz Kryceńko fajką zabił Antoniego Mazura i od tego, dlatego właśnie żeśmy wymyślili imprezę kulturalną, nie wracaliśmy do tych tragicznych sytuacji, tylko chcieliśmy zrobić imprezę kulturalną, a zgadza się, że były tu tradycje Brzozowie robienia fajek, więc zaczęliśmy robić. Najważniejszą stroną to są dobrzy ludzie tutaj, ludzie aktywni, zaangażowani, czego przykładem jest Grabówka. Ale chciałbym powiedzieć, że taką działalność jak Grabówka to mogą zorganizować taką imprezę każda z 13 miejscowości gminy Dydnia. Myślę, że to jest najważniejsza siła. Te inwestycje, które myśmy realizowali przez poszczególne lata to i pewne działania związane z kulturą, z rozwojem, ze sportem, to są wszystko ludzie. Bez ich zaangażowania, bez ich chęci działania, tego by nie było. Około godziny 20.30 na scenie w Grabówce pojawił się zespół KSU. Spokojcie się.
uciekamy.